Teraz jeszcze zapytam Cię o UFC przede wszystkim, o tą ostatnią walkę Daniela Cormier znokautował Stipe Miocicia. No gość jest mistrzem UFC w dwóch kategoriach wagowych. No kurczę, stary, wielkie osiągnięcie, wielki szacun. A najlepsze są te memy, które gdzieś tam, wiesz, ten Cormier na wakacjach, tak? Kiedy mówisz, że w pracy jesteś mistrzem UFC w dwóch wagach, a nikt Ci nie wierzy. Powiedz w ogóle, pod wrażeniem jesteś tego knockoutu, bo knockout sam widziałeś. Tak, on często schodzi w prawą stronę i tak, on robi to takie ducking, nie? Ducking i wtedy właśnie między innymi z Gustafsonem wyłapał to kolano, takie solidne, ale on też często schodzi tą głową i wychodzi potem. Potem tak, to jest stylu takiego Cormiera, tak, ale mówię, jestem pod wrażeniem w ogóle osobowości tego człowieka, no normalny facet, sportowiec, ojciec dwójki dzieci, tak, wyczyścił całą kategorię, bo i Gustafsson, i Anthony Johnson, gdzie Anthony Johnson, osobiście uważam, że to powinien być on, gdyby coś tam w głowie sobie poukładał, on by mógł... Chyba leniuszek trochę taki z niego. Chyba tak, on tak sobie lubi właśnie... Taki florycki styl życia, ja to znam, nie? Także nie jest takim maniakiem treningu jak na przykład właśnie Cormier, także ten właśnie wyczyścił całą kategorię i na końcu pobił człowieka, który 3 razy obronił pas wagi ciężkiej. No szacunek, i to w pierwszej rundzie, tak? Przez ten, no szacunek za drogę. Szacunek za drogę, nie? Bo ja mogę lubić MMA, mogę nie lubić, ale ja szanuję za drogę, którą przeszedł i jaki wizerunek sobą reprezentuje i właśnie chciałbym, żeby to było tak właśnie odbierane, sporty walki, a nie jakieś kurwa czopki, popki, kurwa jakieś zjeby i tak dalej, bo gdzie nie pójdę i mówię tam, że trenuję sporty walki, to popek, nie, albo kurwa, ten walczył ktoś tam, jakiś zjeb z drugim zjebem. Chciałbym, żeby ludzie mówili, o, Cormier, nie, świetny facet, nie, albo na przykład Luke Rockhold, albo dajmy na to, nie wiem kto, Michał Materla, tak, że świetny facet, świetny człowiek i tak dalej, a nie, że kurwa zjeby, kurwa opanowały i dywizja debili, kurwa i wiesz. Ja idę na wesele, ja się wstydzę mówić, czym się zajmuję, bo jeden z drugim ludzi po takich szarych kowalskich, a widziałem, ten walczył, kurwa, czopek z Pudzianem, albo z kimś, już tam Pudzian do półbiedy, ale to tak dalej, że w ogóle przesłonięte to jest ktoś, kto jaką pracę wykonuje, że w ogóle zawalczy na takiej gali, przesłonięte jest to z jebami, kurwa, nie? I dlatego chciałbym, kurwa, żeby właśnie tacy ludzie na wzór Cormiera byli w sporcie, a nie z zjeby, nie? Że no, szacunek za drogę dla niego. No i pod wrażeniem jestem, bo obstawiałem Stipe, nie? Także myślę, że każdy obstawia Stipe, nie? Że znokautuje Cormieratu. Jeszcze jak byłem na Florydzie, trenowałem z Henry Hoftem, to ja mówię, co, Cormierę? On mówi, o, Cormier is shit. Że no, stand up, nie? A tu jeb, gość, puch, nie? On mówi, że stand up shit, a tu puch, nie? Nokautuje gościa, który zdobył złote rękawice, nie? Także, no, ciekawe, szacunek dla niego, nie? Widzisz, właśnie to chyba różni tą stójkę w MMA od tej stójki pięściarskiej, bo to jednak gdzieś było też na zerwaniu klinczu, nie, ta akcja? Różni przede wszystkim tym, że no jest inny dystans, bo masz inne rzeczy do ochrony, nie, i no, Gokhan Saki, nie, świetny kick. No właśnie, bo Gokhan Saki też, ale to jeszcze czekaj, pogadamy za chwilę o tym, bo jeszcze chciałem Ci wcześniej zadać pytanie. Brock Lesnar teraz z Cormierem, to wejście do klatki, rozbicie kamery, odepchnięcie Cormiera. Nie wiem, czy widziałeś tego małego trenera Cormiera, którego też popchnął Lesnara. Ten, Javier Mendez, tak. Nie, to był Mendez? Tak. To jego trener, tak, Cormiera, tak. Mendez, tak. A no to powiem Ci, że nie poznałem go w pierwszej chwili. Tak. Ale tak, właśnie wspomniałeś. No gdzieś tam to UFC już idzie w stronę tego show, no bo to też, nie oszukujmy się, jest taka walka. Chociaż powiem Ci, dobrze powiedział Chelsonen, że to nie jest tak, że Brock Lesnar zasługuje o szans na walkę o pas w powrocie, tylko że Daniel Cormier zasługuje na walkę z Brockiem Lesnarem. Oczywiście. No to się, mówię, Brock Lesnar to jest człowiek jak dla nas Mariusz Pudzianowski w Ameryce. Jest tak popularny, sprzedaje tyle pay-per-view, jest przede wszystkim świetnym zapośnikiem i jest ogromny i jest biały. No i chuj. Jeszcze poluje i jeździ rowerem. Jest symbolem amerykańskiej takiej... Takiego Teksasu. Takiego amerykańskiego, takiego stylu bycia. Tego właśnie, bo nam się kojarzy Ameryka z Nowym Jorkiem, Miami. To nie są wyborcy Donalda Trumpa, nie? To jest takie... Nowy Jork to jest taka mieszanka kulturowa i większość polskich turystów jeździ tam i z tym się kojarzy Ameryka. Nie, Ameryka to jest właśnie
Iowa, Utah, Texas, to są prawdziwi Amerykanie i Brock Lesnar jest ich symbolem. Wielki, silny facet z zachodu, tak, i naprawdę World Wrestling Entertainment to jest tak wielka, nam się wydaje, że to jest głupie, nie, i tak dalej, ale to jest tak wielka platforma odbiorców, że sobie nie wyobrażam, nie, ludzie tym aktualnie żyją i od małego, od tam dajmy na to 6-7-latka, który ma swoich bohaterów, do starszych ludzi, więc tam jak MMA, to tylko na przykład ludzie w wieku tam 20-kilku lat i tak dalej, tak tu World Wrestling Entertainment od dzieciaka do całego i oni rosną ze swoimi bohaterami, także olbrzymia platforma i no i biznes, nie? Gościu z 5 walkami, tak? On ma 5 czy 6 walk, on dostaje walkę o pas w powrocie, nie? No, słuchajcie, no, biznes. Także sami widzicie, że nie... Są takie czasy, że nie wystarczycie. Kiedyś było wystarczyło ciężko trenować, robić dobre walki. Nie. Teraz trzeba jeszcze robić z siebie debila i jeszcze, kurwa, robić show, nie? I tak dalej, nie? No niestety, no. Tak jest, jeżeli chcesz zarobić pieniądze. I tak naprawdę widzisz, Daniel Cormier mógłby walczyć z każdym, a wyzywa Brocka Lesnara. Dlaczego? No bo on ma rodzinę, ma dzieci i wie, że kariera sportowa jest krótka. No, zaraz, zwłaszcza, że ma chyba 49 lat, nie? Wiesz, także mówię, no. Normalnie sportowe podejście to powinno być tak. Stipe mówi, chce rewanż, a ty mówisz, należy ci się, byłeś mistrzem 3 razy, nie? I on mówi, okej, okay, robimy rewanż i wtedy bierzemy pieniądze znowu, może on ma wtedy trochę więcej, ale nie, Brock Lesnar, nie? Bo on wie, że wykręci takie pay-per-view, że nie będziemy się już walczyć, nigdy, nie? Także tak to wygląda, niestety, albo stety, nie?